Wymuszenie na Niemczech stworzenia alternatywnego toru podejściowego i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych zablokowania portu w Świnoujściu przez gazociąg północny, zapowiadają politycy PiS po wygraniu wyborów parlamentarnych. Krytykują także zwolnienia pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Mirosław Ostrowski. Zdaniem polityków PiS bezczynność rządu w sprawie gazociągu północnego jest bulwersująca. Konsorcjum Nord Stream zakończyło już układanie pierwszej nitki gazociągu na dnie Bałtyku. Rozwój świnoujskiego portu został zablokowany, alarmuje PiS i zapowiada, że postara się, by prezydent, premier i minister spraw zagranicznych nie pozostali bezkarni. Będziemy czynić starania, aby doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale również tutaj kłaniają się i przepisy kodeksu karnego. Ale w pierwszej kolejności PiS deklaruje, że po odsunięciu Platformy od władzy wymusi na Niemcach sfinansowanie i opracowanie nowej trasy podejścia do portu w Świnoujściu, by mogły tam zawijać statki o zanurzeniu 15 metrów.